Jak już mówiłem, Królowa Zeal będzie najczęściej ograniczała się do tego ataku zabierającego wam wszystkie prócz jednego punktu życia, a kiedy macie już jeden punkt życia, te ataki po prostu nie działają. Witam w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Chrono Trigger! Akurat tak się złożyło, że jest dokładnie 11 minuta. Ach! Moje moce nie działają! Twoje moce są do kitu, gdybyś zdecydowała się chociaż wymierzyć komukolwiek policzek za ten jeden punkt życia, to już byś wygrała. Chwila! Wrzucę was do maszyny obfitości! Staniecie się jednym zomenem, lawosem, imną! Do czego nas wrzucisz? O! Bardzo podoba mi się to odbicie. To odbicie w tafli... w tym czymś. Nie wiem, co to jest tak naprawdę. Oto teraz walczymy z maszyną obfitości. W maszynie obfitości. To trochę dziwne jest, ponieważ maszynę obfitości widzieliśmy zupełnie zdewastowaną na zewnątrz, a teraz walczymy przeciwko niej, będąc w jej wnętrzu, oczywiście jeśli wierzyć temu, co nam Królowa Zeal powiedziała. Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. O, to mógł być niezbyt dobry pomysł. Maszyna obfitości będzie atakowała bardzo, bardzo rzadko, muszę przyznać. I za każdym waszym fizycznym atakiem będzie zmniejszała swój atak i zwiększała swoją obronę, dzięki czemu wasze fizyczne ataki będą jej coraz mniej... przepraszam... coraz mniej obrażeń zadawały. Jednak Masamune potrafi zaabsorbować energię z maszyną obfitości, lecząc tym samym Ribita, co jest świetną rzeczą. To mi się bardzo podoba. Nie jestem pewien, czy dzięki temu obrona maszyny obfitości spada w jakiś znaczny, czy w ogóle w jakikolwiek sposób, ale sam fakt, że Masamune ma jakiś efekt na maszynę obfitości, to bardzo mi się podoba, ponieważ w sumie Masamune pierwotnie miał zniszczyć maszynę obfitości, kiedy jeszcze był tym czerwonym mieczem. Zapewne to pamiętacie tą scenę, kiedy Wirk rzucił tym czerwonym sztyletem, który w locie zmienił się w Masamune, w maszynę obfitości, jednak było już za późno i niestety nic się konkretnego nie stało. Jak już mówiłem, maszyna obfitości nie będzie atakowała zbyt często, to był jeden z tych ataków, kiedy maszyna uwalnia zmagazynowaną energię. Wydaje mi się, że maszyna magazynuje energię głównie przy waszych atakach magicznych. Naprawdę nie jestem do końca pewien, jak ta walka działa. Czasami maszyna obfitości po prostu... Będziecie mieli opis, że maszyna obfitości się nie rusza. Co może się wydać trochę zabawne, ponieważ... przez całą walkę, cokolwiek by nie robiła, maszyna obfitości ani drgnie. Ale... chodzi mniej więcej o to, że maszyna obfitości nie robi nic w tej rundzie. Nie zwiększa ataku, nie zwiększa obrony, możecie jej wtedy naklepać ile tylko chcecie, tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie. I to nie jest zbyt trudna walka. Być może się troszeczkę dłuży, ale zdecydowanie... no, jednak się nie dłuży. W porządku. Wystarczy, że użyjecie jednego czy dwóch troszeczkę potężniejszych ataków, a będzie wszystko w porządku. Jak sami widzicie, maszyna obfitości jest już historią. Pokonaliśmy Zeal, pokonaliśmy maszynę obfitości i jeżeli jej wierzyć, pokonaliśmy cały Czarny Omen. Teraz Czarny Omen po prostu runie z powrotem do morza. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w 1000 roku naszej ery, to runie wprost na dom Melchiora. Mam nadzieję, że Melchiora nie ma teraz w domu. Okej. I to nie wygląda zbyt dobrze. Może powinniśmy się stąd wynieść, póki jeszcze możemy. Witam. Kretyni! Przyznaj się po prostu, że przegrałaś. Stara wiedźma. Będę żyć wraz z Lavosem i panować nad wszechświatem na zawsze! Nie przeszkodzicie mi! Ach, już ci przeszkodziłem. Wszystko zniszczone. Twoje marzenia to jakaś... to jakaś ułuda. Nie trzymaj się ich! Pozwolę ci na skruchę w przyszłym życiu! Dziękuję. I co ty teraz robisz? No, zmieniasz formę. Żadna forma, którą możesz przybrać, mnie nie przerazi. I tak bardziej irytujący już nie będzie.
Tęskniłeś?